Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale CryptoBlogger. Ja mam na imię Rafał i w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jaką miałem wczoraj sytuację, jak mnie próbowali wydymać na kryptowaluty. Kryptowaluty to jest rynek, na którym trzeba uważać i czym hossa będzie w coraz bardziej zaawansowanym stadium, tym więcej będzie oszustw, skamów, kradzieży. Dlatego trzeba mieć oczy szeroko otwarte, a ja Ci teraz pokażę to, z czym ja się wczoraj spotkałem. NKR, tak nazywa się ta kryptowaluta. I ja, korzystając z tej strony, chciałem założyć Noda, węzeł. I miałem tu problem z płatnością. Co więc zrobiłem? Najpierw skontaktowałem się z nimi tutaj przez helpdesk, aczkolwiek tylko wysłałem maila i nie dostałem szybko odpowiedzi, więc poszedłem na ich Telegram. I mają tutaj taką oficjalną stronę na Telegramie, gdzie można dyskutować. Zadałem pytanie trzykrotnie. Nikt mi nie odpowiedział na to pytanie. Ale kilka minut później odzywa się do mnie w prywatnej wiadomości. Ja już ten czat usunąłem, nie mam go tutaj. Ale w prywatnej wiadomości odzywa się do mnie gość, który ma w logo też taką ikonkę tego projektu i nazywa się Customer Support. ANKR Customer Support i mówi: dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie, jak mogę pomóc? Ja mówię, że nie wiem, jak właśnie rozwiązać ten problem z płatnością, że zapłaciłem, nie jest zapłacone. Wtedy jeszcze nie powiedziałem, że płaciłem. W każdym razie, ja nie wiedziałem, w jaki sposób mam to przelać, czy używając Binance Smart Chain, czy ERC20. On mi mówi, że ERC20, ale żeby to zrobić, to muszę przeprowadzić ponowną autoryzację mojego portfela. I już mi się zapaliła czerwona lampka. W ogóle zapaliła mi się czerwona lampka w momencie, kiedy gość się do mnie odezwał, bo wiem, że projekty nie odzywają się w prywatnych wiadomościach. Więc jeżeli widzisz, że ktoś kontaktuje się do ciebie w prywatnej wiadomości, to jeżeli on się pierwszy odezwał, znaczy, że coś tu jest nie tak. Tak samo, jeżeli YouTuber na przykład się do ciebie odzywa, jakiś znany i oni tego nie robią. Oni nie piszą do swoich subskrybentów. Ostatnio właśnie był taki skam, że Elon Musk był gość, który podszywał się pod Elona Muska i kontaktował się z ludźmi. No i co dalej? I mówi, że muszę przeprowadzić ponowną autoryzację portfela. Wysyła mi stronę Wallet Connect. Strona wygląda dość legitnie. Mógłbyś pomyśleć, że nie ma tutaj... No ktoś, kto się na tym nie zna, ktoś, kto się nie zna na rynku, mógłby wpaść tutaj, patrzcie. I on mówi tak, kliknij na wallets. Klikając na wallets, mogę sobie połączyć tą stronę z jakimkolwiek chcę portfelem. Powiedzmy, że Trust Wallet, ja akurat korzystam z MetaMaska, ale Trust Wallet i skumajcie. I on teraz chce, żebym ja mu wpisał 12 słów kluczy od separowanych od siebie spacją. Słuchajcie, jeżeli wpiszesz tutaj 12 słów kluczy i dasz import, on będzie miał do tego dostęp, to on może wejść na twój portfel i zrobić z twoimi kryptowalutami cokolwiek będzie chciał. Więc twoje kryptowaluty w ciągu kilku minut wyparują z portfela. Trzeba uważać, na pewno. Nie podawajcie nikomu swoich seedów, swoich słów kluczowych do portfela. Krótki odcinek, chciałem Was ostrzec po prostu. Jeżeli ten film jest pomocny, to subskrybuj kanał, dawaj łapę w górę i kliknij dzwonek. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.